Witam widzowie. Sobie siedzę w internecie i czuję taki obowiązek jako twórca War Thunderowy, obronienie firmy Gaijin na temat opinii, że to ruska firma, bo jak czytam komentarze typu Inwestowanie w ruską firmę podpada w tej chwili pod zdradę stanu. dobra, jest parę rzeczy do omówienia. Wiem, że komentuję jeden komentarz, jedną osobę, ale więc zacznijmy może od tego, czy to jest ruska firma. Gaijin został założony w Rosji, fakt, ale w sumie to tylko tyle, co można im zarzucić. Jak sama firma Gaijin podała w wypowiedzi na Twitterze, biura Gaijin, właściciele, dyrektorzy, serwerzy i pracownicy znajdują się w krajach UE. Więc to oznacza, że nawet nie przebywałem w Rosji, tak można dosłownie mówiąc. Nawet już sam Gaijin na swojej stronie przy zakładce About piszą, że to jest firma z siedzibami w Rosji, ale tutaj piszą, że pracownicy nie przebywają w Rosji, więc może aktualnie się wyprowadzili, ale też na Cyprze, Węgrzech, gdzie mają główną siedzibę aktualnie, w Niemczech, no jeszcze na Litwie. Jeżeli ktoś miałby powiedzieć, że o, założyli firmę, zarejestrowali ją w Rosji, no to i pewnie tam podatki odprowadzają, to też nie. Na stronie informacji w sklepie Store Policy możemy zobaczyć, że jeżeli płatności są odprowadzone przez firmy trzecie, Gaijin odprowadza je w Węgrzech, czyli w sumie z biura głównego. Jeżeli odprowadzają ich, czyli bezpośrednio od swoich źródeł, no to odprowadzają je na Cyprze. A i też jest wątek tego, że Gaijin wyłączył czat w grze. Początkowo tylko w hangarze, później teraz, dzisiaj, jak to nagrywam, wyłączono czat podczas meczów. Chyba tylko dla przeciwników czat, żeby ci przeciwnicy nie widzieli. I co ja o tym sądzę? Bądźcie sobie takim moderatorem Gaijina i od paru dni dostawajcie pierdyliard zgłoszeń od ruskich, bo nie ukrywajmy, ruscy to jest główna część, dosyć duża część graczy w tą grę. Jak ruscy się zesrali, bo się nagle okazało, że ich światopogląd nie jest przychylny dla połowy świata. Wyobraźcie sobie tych moderatorów, którzy teraz coś siedzą, czytają i jeszcze mają pewnie jakieś polecenia, żeby być neutralni w sprawie. Lepiej, żeby wyłączyli czat na ten jakiś czas, niż żeby były fale banów na czat, bo mówię wam, większa byłaby imba, jakby nie wyłączyli czatu i by sypali banami, niż to, że wyłączyli czat i mają święty spokój z tym po prostu banowaniem ludzi. I tyle w temacie. Więc nazywanie aktualnie Gaijina rosyjską firmą nawet nie wypada, bo aktualnie na twórcy gry przyznali, że nikt nie siedzi w Rosji z aktualnych deweloperów tej gry, ani tam założycieli czy coś. Sami twórcy się po prostu nazywają Independent European Video Game Developer and Publisher. Nie wiem, to krótki materiał. Mam nadzieję, że wszystkim malkontentom, że ruska gra, nie grajcie w nią. Mam nadzieję, że wszystkim wyjaśniłem porządnie, nie będą już ludzie pierdolić głupot. A przy okazji wbijesz szpilkę, a dokładnie artykuł mówiącym, że Wargaming właśnie wywaliło swojego dyrektora, tak, dyrektora? Dyrektora kreatywnego Serba za bycie przychylnym aktualnej sytuacji na Ukrainie. Oni zadeklarowali, że wyjechali z Białorusi wszyscy. Oni nadal tam siedzą. Gaijin zadeklarował, że nikt nie przebywa w terenie Rosji z pracowników. Ja tylko tak tylko mówię informacje. Żegnam widzowie.